W Polsce sporo osób Shirinyoku traktuje jako pewną formę szarlatanerii, ezoteryki czy dziwacznej praktyki wschodu. Wielokrotnie takie przekonania pojawiają się u tych, którzy o Shirinyoku wiedzą niewiele, bądź też swoją wiedzę czerpią o uproszczone, przekłamane, a nawet nieprawdziwe informacje na temat kąpieli leśnych i możliwości leczenia lasem. Przez długi czas naukowcy nieufnie i sceptycznie podchodzili do tej formy terapii, traktując ją jako wyłącznie nurt medycyny alternatywnej. W ostatnich latach świadomość prozdrowotnych i leczniczych właściwości lasu wzrosła, do czego w dużym stopniu przyczyniły się liczne publikacje naukowe, ale i popularyzujące tę problematykę. Shirinyoku stała się atrakcyjną formą spędzania czasu wolnego w naturze. Rosnąca liczba badań z zakresu prozdrowotnych właściwości lasu sprawia, iż leczenie lasem zaczyna być w wielu państwach uznawane jako medycyna akademicka. Ekopsychiatria istotną rolę w funkcjonowaniu jednostki i jej psychiki przypisuje właśnie środowisku. Zgodnie z tym nurtem, zdrowe środowisko, w tym środowisko przyrodnicze, ma niebagatelny wpływ na dobrostan psychiczny człowieka. Na obecnym etapie naukowej refleksji i stanu badań możemy mówić o terapeutycznych i prozdrowotnych właściwościach lasu. Dysponujemy bowiem badaniami, które pokazują, iż przebywanie w środowisku leśnym pozwala zmniejszać ciśnienie krwi oraz poziom tzw. hormonów stresu, kortyzolu i adrenaliny. Regularnie korzystający z terapii leśnej znacznie rzadziej cierpią na depresję i odczuwają ogólny niepokój niż osoby przebywające stale na terenach miejskich. Leśne kąpiele bardzo pozytywnie wpływają na dzieci ze stwierdzoną nadpobudliwością psychoruchową. Już 20-minutowy spacer po lesie powoduje lepszą koncentrację w porównaniu do dzieci spędzających czas wyłącznie w mieście. Kąpiele leśne w znaczącym stopniu zwiększają także odporność naszego organizmu. Wystarczą 3-2-godzinne sesje w lesie tygodniowo, by znacznie obniżyć poziom hormonów stresu i zwiększyć liczbę białek przeciwnowotworowych. Leśna kąpiel zmniejsza również ryzyko chorób związanych z tak zwanym stresem psychospołecznym. Kąpiele leśne pozwalają kontrolować poziom cukru we krwi w cukrzycy typu drugiego, a jego poziom we krwi spada już po 30 minutach przebywania w lesie. Interesujących wyników dostarczają badania dotyczące wpływu przyrody na odczuwanie bólu. Co ciekawe, ów wpływ uwidacznia się nie tylko w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Wystarczy oglądać leśne krajobrazy i słuchać dźwięków lasu, by obniżyć odczuwanie bólu podczas zabiegu medycznego.